go witam. Tu wsiadł dalej. Ty, No, wybacz, panie no i ty, przestępca. miałeś, Erwin, ty jesteś, miałeś 10 minut czasu, żeby uciec. Co? 150 tysięcy mi jest. No miałem, no ten pies! Oferuje mu dziwki, koks, hajs, dziewczyny, a ten mówi, nie mogę, ja będę policjantem. Nie mogę, nie będę policjantem. Ty, Zak, ty byś coś takiego zrobił? Zak, 150. Ty, gdzie on jest? Gdzie on jest? Tu jest, przed sobą. Ty, Zak, coś takiego zrobić, powiedz mi. Zak, weź, czekaj, pogadajmy. Co ci z tego, że mnie zakuje? Pogadajmy. Zakładników, ale... No. Ale co temu dziewczyny? Jak on ma pewnie dziewczyny, pieniądze, wszystko ma. No to co? Ale ja mówię, co chcesz? Co może chcesz? Zaoferuj mu wszystko. Policzał, że... 40 minut tu siedzieć i my, nie? Erwin! No? Jak... Kurwa... Podobność na tym... No? W radiowozie zestawił kloca. Co? Nic takiego nie było. Czy to jest na to paragraf jakiś? Bo ja zapytam, przecież moja właśnie wina... przed chwilą się zesrałem tutaj, to jak mogę dwie kupy zrobić w przeciągu resztkę dwóch zrobiłeś. Minut? Nie, to był duży po kloc. Jacobie masz takie po prostu zawory, które wypadają. Dobrze, walić, niech pan nie mówi tego imienia tutaj. Właśnie. Dobrze. Panie komendancie, panie szefie. Bo tam była próba przekupstwa, nie wiem czy im dodupcamy to czy nie. Tak im wyszło 120. Nie słychać zarzutów. Dobra, ja chyba wychodzę. Dobrze. Więc tak. Nie, u mnie zamknięta. No u mnie jest otwarte, bym mógł normalnie wyjść. Ja nie mogę. No ale ty podejdę tu jak chcesz. Dobra, weź mnie rozkuj. Ja tylko pobiję Erwina i możecie mnie pakować na 120. Dobra. Dobra. Czekaj, tu pamiętajcie panowie, wszystkie cele są zamknięte, my idziemy konwój przygotować. Jestem już. Panie komendancie, prowadź do celi. My jedziemy po autobus dzienny i ten. Komendancie, można na słówko? Daj do tego tu. Komendancie! Chodź tutaj za kolek. Można na słówko, na szybcik? Tylko mamy konwój. Wiem, to jedno chodź, słowo. Chodź ze mną, za kolek. Tutaj, momencik, bo ja mam zamknięte. Silny powiedział mi tak. No. 120 lat weźmie, tylko żeby mu cele otworzyć na chwilę teraz. Robimy tak? Na rękę. Który? No, silny, żeby mu cele otworzyć i na 120 lat zejść. Tylko żeby mu otworzyć, żeby tam wszedł se porozmawiać z tym Erwinem. Chciał porozmawiać z nim, mówi. I 120 lat mówi, że może wziąć. Mówisz? No dobra. To słuchaj, patrz za kolek. No. Puścisz tam Erwina. Dobra. Puścimy go tam. No. No. I my sobie pójdziemy po ten konwój. Na kawę. Dobra. Ale dobra. No znowu to przedłużymy o pół godziny, no. Dobra, no warto chyba. Tak, no dobra. No jestem tutaj. Erwin, podejdź tu ze mną. No. Tutaj, panie Dorianie, proszę pod ścianę. Dalej podejdzie pod ścianę jeszcze. Chodź. No. My idziemy na kawę wszyscy. No chodź tutaj. A dlaczego aż tam? Zmieniamy, bo tam z niebezpiecznym siedzisz. A my sobie idziemy. Ja panowie! Co tyle musicie? Co? Panowie, na kawę chodźcie! Jezu! To jest Erwin! To jest! Ja cię nie będę bił. Pyk 120. Ja nic nie widzę, stoję plecami. No i co? Dobrze, za kolę. Co teraz? Chodź po transport. Ja temu pomóc. Idziemy po transport. Dobra. Będzie 120. Będzie miał 120, jak coś. To było zorganizowane. Mapę do góry. Ale nie, bez takich. No mówię, mam. To ja się zabiorę z panem. I tak wszyscy pewnie do domu. A, na firmę. Siema, Axel, Luju, łysy. Siema. A to nikt tutaj nie pamięta porucznika Damiana Spearsa. Dobra. Gdzie jest Zakolec? Weź, Axel, ostatnią furkę, podjedźmy na komendę. Za kolak masz pierdol. Do czego? Do chuja łysego. Ja nie powiedziałem tak. Kurwa! 10-13. Znaczy 10-50. Uważa pan na nóż, na skalpel. Co tu się stało, nie ma w ogóle? Proszę dokumenty. No nie. Proszę nie utrudniać, proszę się oddalić. Za kolak za ci śpierdolne, zaraz pałą to wiesz. A, pan kapitan. Jest. Nie poznałem. Kuzyna jest. Dzień dobry. Chce pan numer telefonu? Sobie jakieś okulary chce kupić coś, kurwa. Czemuś to opłany przebił tutaj? Mandat. To jest kuzyna. Z pięciu dwóch zostało tych zakładników.
Zakładnicy byli przy nich pod drzwiami. Ślepy też głuchy jesteś. No a gdzie mam go schować? Na ziemi wyrzucić? Zresztą kapitan przyszedł dopiero i kapitan nie wie, jaka sytuacja na wyspie przecież. Kurwa, ale rozkazuje tutaj na tej wyspie, tak czy nie? Do chuja. No. Słuchaj, kurwa. Nawet na służbie pana nie ma. A ty, Axel, się nie przypierdalaj, bo ty też dostaniesz. Na służbie pana nie ma. Nie. Jak nie ma, kurwa, blachy mam, idioto. Ty w... No. Ej, spierdala. No. Weź huchnij, huchnij. Sfajdałem się w gacie. Ale huchnij, huchnij. No i kurwa jesteś... Co? Na wytrzeźwiałkę jemy, kurwa. No najebany jesteś, kurwa. Widzisz, żebym jakiś kurde tutaj miał tego? Palec ci dałem, a ty w palec mi był. Pojebało. No myślałem, że gdzieś tam... Nie dmuchałem w palec, tylko w twarz ci. Zostaw mnie. Nic nie widzę, nic nie widzę, nic nie widzę. Nic nie widzę. Nic nie widzę, nic nie widzę. Halo, nic nie widzę. Ty! Się najebałem. Nic nie widzę! Nic nie widzę! Jeszcze, jeszcze! Jeszcze, jeszcze! Nie widzę jeszcze raz! Ty, Axel! A co ty jesteś najebany? Jakiś wchodzisz, wychodzisz ze mną, jak ja mówię, że nic nie widzę. Odkuj mnie, sam jesteś napierdolony, a mnie będziesz... Co ty dzieje? Witam pana, dziś chyba działa. Axel, sam jesteś najebany, na wytrzeźwiałkę, na wytrzeźwiałkę. Najebany jesteś, ja mówię, że nic nie widzę, a ty mnie... Wsadzasz, wysadzasz z tego sklepu. Twoja potwierdza jest... Prawo 06, mam tutaj zakolaka, który prawdopodobnie jest pod wpływem, jadę z nim do szpitala. A nie jestem wątpię. Halo? Panie komendancie, ja nie jestem trzeźwy, tylko zmęczony. Komendancie! Komendancie. Panie kapitanie! Trzeźwy jestem. Zostaw mnie, trzeźwy jestem. Ty. O co ci chodzi? Co się dzieje? Trzeźwiutki, tylko zmęczony. Stęskniłem się. Dobra, mamy trzech zakładników jednak! Ty kurwa, nie wiesz, co mówię. Mamy jednak trzech zakładników, znalazł się, spał w kurwa u Jagiellera. No ty co to kurwa! Ej! Co? Nie! Co ty? Życie, nie? Co szare marnie życie? Ej, trochę strunki kurwa mać. LSPD, stój bo strzelam! Stój bo strzelam! X-Ray 01, 10-10. Stój bo strzelam! Mamy nap na Hitlera. 10-4, ja mam jakiegoś rannego fuzylariusza. Chyba 50 maja, tak. Jaki jest status? Dolamaj się, potrzebne wsparcie. 10-4, zostawię Davida, tylko szybko w szpitalu. O kurwa! 10-13! Co? Obróciłem się, czy ten drugi raz nie obiega. Nie! Nie! Za dużo dzisiaj wychodziło. Kurwa! Kurwa! 10-13 pomocy! A. Kurwa! Co tam leży? Ale to nie wywróci, zobaczysz. Co tam mówisz? Uspokój. Jeszcze mam coś tu dla ciebie. Co ty robisz? Zakolak, co ty robisz? Pogięło cię? Zaatakował funkcjonariusza. Panie funkcjonariuszu. Ale to nie znaczy, że musisz go walnąć z tej zara 5 razy dla pewności. Tobie to się klepka odkleiła jakaś... 3 razy go cisnąłem. Panie komendancie. 3 razy, przecież zawału może dostać chłop, no chłopie, no. Nie robisz takich rzeczy. Odpływam. Nie odpływaj, tam nie ma ryby. No to nie moja wina już. Na kolak, jesteś pod komendą, nie musisz tak szybko jechać, jak tak szybko jedziesz przez miasto, to już kot trzeci. Źle jedziesz, no tyłami, no co ty, za kolak. Nie, 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 tędy.
nie kojarzę. Ten jest krócej przecież. Co? To tak jest krócej. Tak, ja do ciebie czasami nie mam pytań. Bo jak wydać, ja panu współczuję, z kim jak patrzę, to co pan wyma, nie? Ja się dziwię, że pan jeszcze psychicznie wytrzymuje tutaj. Komendancie! Jezus! O Jezu! Parkowałem jak pan Hanka wszystko porządku. W kartony. Chyba przepraszam, umrę. Ja jeszcze nawracałem, pan poczeka. Pan chyba bardzo silny, że pan drzwi ze sobą wziął. Ja nie lubię. Nie chodzi, żebyś lubił czy nie lubił, to chociaż kurwa te okulary sobie załóż, bo wyglądasz jak pizda. To nie może, co on, jak ty gdzieś wylazł z tego? Słucham? Słucham? Hello. Halo, halo, słuchaj mnie? Chyba udaru dostaję. Udaru? Kapitanie, odliczę do trzech i będę musiał kapitana uderzyć na uczęśnięcie. Raz, dwa, trzy. No i git. I powiem ci, i bardzo kurwa dobrze, bo śmiech kurwa. Czy coś, my jedziemy gdzieś na patrolę, na jakąś tego? Auto mi się zacięło za kolak, to twoja wina. Szybko ten sam sobie pisze. Jedź. Dawaj, otwórz. O kurwa, kurwa, co jest? Au! O, co się stało? Oła, to w waszych oczach. 10, 50 za kolak razy 1. Co jest? Co się stało? Kurwa za kolak. Co się stało? Kogo wina to była? Nie moja. Kurwa kierowcy. Nie wiem, Dudzik. Ja nie wiem, z czemu mnie też. Nie była kierowcy, bo byłem normalnie jechałem swoim pasem i nas wyrzuciło nagle. Czy to tylko w moich oczach, czy w waszych też? Miał wrócić. Cyk, kurwa, na ręcznym. Muszę bit podkręcić i pierdolnąć na pełny. Gra jest za kolak. 3-2-1, go. Kurwa, pędź. Kurwa mać, nie siadło. U mnie było inaczej to wyglądało. Kurwa. 10.50, ale to nie wiem.